Cześć kochani, mam dla Was dzisiaj nowy filmik. Tak jak obiecałam, zrecenzuję Wam kapsułki. Wszystkie kapsułki możliwe, jakie mam, których używam. Jest ich sporo, ale dwóch z tych produktów jeszcze nie używałam, więc na razie nie będę o nim mówić. Powiem tylko, że mam takie w zanadrzu i oczywiście zrobię Wam recenzję od razu, jak je przetestuję. Dzisiaj skupię się na, w zasadzie, muszę Wam tutaj policzyć, skupię się na czterech produktach, które już używałam, które wiem jak działają, jak je stosować i powiem Wam, jakie mam do nich nastawienie. Zacznę może od produktu najlepszego moim zdaniem, który się ukazał właśnie w Rossmanie. On już jest dosyć długo w Rossmanie, wiem, że się cieszy dużą popularnością, dlatego też postanowiłam spróbować, co tam dobrego ma dla mnie Rossmann i zajęłam się marką Rival de Loup. Tak wyglądają kapsułki. To są hydro, czyli mają za zadanie nawilżyć naszą skórę. I teraz powiem o plusach, a w zasadzie o minusach nie powiem, ponieważ te kapsułki ich nie mają. Zacznę od tego, że po pielęgnacji oczyszczającej mojej twarzy stosuję przez 7 dni te kapsułki, ponieważ to jest kuracja 7-dniowa z witaminą E i ekstraktem z miłożąba japońskiego. Każda taka ampułeczka ma 0,38 ml. One się wydają małe, jak tutaj widzicie, ale powiem Wam szczerze, że taka kapsułka starcza Wam na całą twarz, całą szyję i dekolt. To jest dla mnie bardzo ważne, ponieważ stosowałam różne kapsułki i one czasem były ich za dużo, czasem były ich za mało. Ta wystarcza idealnie. Powiem Wam tak, film taki tłusty na skórze się wchłania bardzo szybko. U mnie to zajmuje 2-3 minuty, mimo że mam cerę dosyć tłustą, znaczy mam cerę mieszaną ze strefą właśnie T. Dlatego też taki produkt przez 2-3 minuty musi mi się wchłonąć. Ja oczywiście masuję sobie całą buzię. Pierwszy plus jest za to, że się nie wałkuję. Na czole muszę trochę więcej poświęcić tego czasu na masowywanie tego produktu. Ale Wam powiem szczerze, że ten kosmetyk mnie bardzo zaskoczył. Ja go kupiłam w promocji za 6 zł. On normalnie kosztuje 8. Taką kurację polecam Wam stosować raz w miesiącu. Natomiast ogólnie to chciałam Wam powiedzieć, że ten produkt mnie strasznie zaskoczył pod tym względem, że bardzo dobrze nawilża, nie ma żadnych suchych skórek, szczególnie tutaj rozjaśniła mi się skóra. Nie wiem dlaczego, tutaj nie ma właściwości rozjaśniających. Ten produkt powoduje, że Wasza elastyczność skóry się oczywiście zwiększa. Jest też przeznaczona do skóry suchej, zniszczonej. Ja mam, no wiecie, już mówiłam, skórę mieszaną, czy cerę mieszaną. Ale stwierdziłam, że nawilżyć się chyba każdy chce przed latem, żeby się dobrze opalać, żeby ta skóra była promienna, jasna, taka widać, że nawilżona. Dlatego ten produkt mi się sprawdził bardzo dobrze, go polecam. Uważam, że te kapsułeczki są świetne. No i przechodząc dalej do produktów Rival de Loup, muszę przejść do produktu, który u mnie nie działał. Nie wiem dlaczego, może dlatego, że nie ma kuracji 7-dniowej. To jest oczywiście minus. Na wizażu oczywiście pojawia się zawsze ten zarzut, że dlaczego nie zrobili kuracji 7-dniowej, jak w przypadku tego hydro. Nie wiem, nie znam producenta. Natomiast taka ampułka, gdyby się uprzeć, starcza na 3 razy, więc dwie ampułeczki w promocji kosztują 3,50. Myślę, żeby starczyło na tydzień, no 6 dni. Mnie starcza na 2 dni, bo ja używam na całą twarz, szyję i dekolt, żeby to dobrze nawilżyć. Widziałam poprawę elastyczności skóry. No u mnie ta elastyczność jeszcze jest w zasadzie 100%, ale zauważyłam, że skóra jest bardziej nawilżona, odżywiona, ale Vera ma działać łagodząco. Ona zawiera w sobie cynk, magnez i miedź i pobudza przemianę materii. Tak? No to super. Ta cera jest bardziej odżywiona. No, przepływ jest lepszy składników w skórze. Mogę to polecić, ale powiem Wam szczerze, że dużej różnicy nie zauważycie. Ewentualnie no, jakieś efekty widać, tak, ale one nie są aż takie duże jak w przypadku tych hydro. Przechodzę dalej do produktu, który nic w mojej cerze nie zrobił, nie zawojował. Kosztował mnie 10 zł i uważam, że kupiłam dwie. Nie wiem dlaczego, no dobra, no użyję sobie, może coś tam jednak zadziała. Ja po pierwszej kuracji nic nie widziałam.
To nie pozostawia w ogóle żadnego tłustego filmu. To jest jakbyście nakładali jakąś wodę na twarz i możecie od razu używać kremu. Dla mnie plusem właśnie tego produktu jest to, że od razu można sobie stosować tak od razu kremy. Nie trzeba siedzieć i wsmarowywać tego. Chociaż mi w tych hydroń to nie przeszkadzało. Natomiast tutaj od razu można użyć kremu. I to może być dla innych plusem. Jeżeli ktoś chce po prostu odżywiać, stosować taką kurację, to polecam raz w miesiącu, raz na 2 miesiące. Można sobie kupić, zaszaleć, jeżeli to będzie naprawdę za 10 zł. Bo więcej nie opłaca się kupować. One kosztują normalnie 12 zł. No więc taką kurację można sobie zastosować, ale no mówię, ja u siebie nie widziałam efektów. Może ktoś z bardziej wymagającą skórą by je zobaczył. Natomiast u mnie nic się takiego nie pojawiło. Ostatnią rzeczą, którą chciałam Wam pokazać, to jest osławiony dermogel A plus E. Jest to produkt bardzo tłusty, od razu Wam mówię. Cera będzie się Wam świeciła do późnej nocy, jeżeli użyjecie go na przykład do godziny 20, 21, tak średnio, tak już zaczynam o tej porze robić pielęgnację mojej twarzy. Produkt się bardzo, bardzo świeci na twarzy. Nie wsmaruje się go tak jak hydro. Te kapsułki poprzednie, które pokazywałam Wam, niebieskie. Tutaj nie ma czegoś takiego. Rano oczywiście skóra jest wypoczęta, elastyczna, napięta, bardzo ładna, odżywiona. Ja uważam, że w momencie, kiedy się opalamy, ten produkt należy używać. Ponieważ A plus E to jest oczywiście witamina młodości, która Wam zapewni to, że skóra nie będzie się wysuszać. Przede wszystkim będzie bardzo odżywiona, rano będzie wypoczęta, zrewitalizowana. Więc od razu Wam ten produkt polecam. Ile tutaj jest tych kapsułek? Zaraz Wam powiem. Mnie się wydaje, że 48 kapsułek. 48 kapsułek, które zawierają po 50 mg tego produktu w sobie. Osłabioną nazwą dla tych kapsułek jest nazwa rybeczki. No to taka rybeczka wystarcza nam na całą buzię, cały dekolt i szyję. Jest bardzo, bardzo tłusta i słuchajcie, minus produktu, który chyba każdy zauważy i zauważył, to jest to, że produkt bardzo nieprzyjemnie pachnie. To jest właśnie też na początku odstraszające, tak, dla tego produktu, ponieważ trzeba się przyzwyczaić. Ja już przetrwałam maskę z Alk, z firmy Zrób Sobie Krem. Ona śmierdzi po prostu gorzej niż to, więc jeżeli ktoś zacznie od tamtej maseczki, to na pewno przeżyje. Ale produkt jest naprawdę do polecenia, szczególnie właśnie kiedy skóra jest narażona na promieniowanie słoneczne. Ona jest idealnym środkiem, który pozwala nam wysuszyć nawilżyć tą skórę. I także jest polecana w momencie, kiedy włącza się ogrzewanie i skóra naprawdę jest narażona na to takie uderzenie tego gorącego powietrza z kaloryferów. Dlatego też to polecam. Ten produkt kosztował mnie 15,95 w aptece i powiem Wam szczerze, że zeszłam chyba 4 apteki, bo zawsze wolę sobie troszeczkę zaoszczędzić na tych produktach. Dlatego też mam na swoim osiedlu mam 4 apteki, ale niestety tutaj ta cena jest niezmienna. Na Allegro można kupić 2 zł taniej, ale wysyłka Was wyjdzie drożej, więc naprawdę nie opyla się. Ostatnim produktem, że w zasadzie dwa produkty, których robię zapowiedź, to są te produkty, ale słuchajcie, te produkty dopiero Wam zrobię recenzję pod koniec sierpnia, jak już wrócę z urlopu, a już naprawdę czekam na niego, naprawdę, bo chcę sobie wyjechać, pokupować różne fajne rzeczy i zrobić przy okazji recenzję tych produktów. To jest Altera, to jest anti-aging, kapsułki pielęgnujące z wyciągiem z orchidei. Ja wiem, że są dobre, są właśnie też osłabione na wizażu i ten produkt, o tym produkcie słyszałam mniej. Najczęściej dziewczyny kupują właśnie hydro. No zresztą nie dziwię się, tak? To jest anti-aging, więc powinna to używać na przykład moja mama lub osoby po 30 roku życia, tak mi się wydaje. Ale ja kupiłam go specjalnie właśnie po wakacjach, żeby odżywić tą skórę, bo wiem, że tutaj właśnie są takie witaminy, które pomagają nam po tym opalaniu. No i tu jest oczywiście witamina A, E i F, wyciąg rzeżowy. Więc myślę, że ten produkt naprawdę mi się przyda. I chciałam Wam też zrobić próbkę mojej recenzji. Serum z granatu. Ja używam go 2 dni, więc nie mogę za dużo o nim powiedzieć. Ale pod oczy sprawdza się rewelacyjnie. Ja już użyłam go 2 noce. Rano sobie go zaaplikowałam.
zaraz na krem z Rival de Look Q10. I uważam, że jest to naprawdę świetny produkt. Teraz tak, jeżeli kupujecie takie produkty właśnie z biochemii urody, mazidła czy zrób sobie krem, nie oczekujcie, że zapach będzie rewelacyjny, bo tutaj ten zapach przypomina mi świeże, zielone pomidory. Od razu mi się narzuca ta książka, ten tytuł, smażone zielone pomidory. Smażonego nie czuć, ale zielone pomidory tak. O, tak wygląda produkt. Tutaj mamy dostępną ilość, która nam starczy na około tydzień, dwa tygodnie. Produkt jest bardzo wydajny, więc od razu mogę Wam polecić ten produkt. Uważam, że wszystkie te kapsułeczki, których używam, są godne polecenia, aczkolwiek no ta mi nic nie zrobiła, więc nie będę tutaj narzucać mojego polecenia. Dobrze, to w takim razie ja myślę, że na pewno spotkamy się w następnej recenzji. I mam nadzieję, że zrobię coś innego jeszcze. No to cześć, pa.